imię Mateusz Lichowicz, strzelec dzisiaj trzech bramek. A ściśle się dzisiaj na usta Klichowicz Show. Po prostu upokorzyły dzisiaj Koniczankę. Trzy gole. Jeszcze to podanie, zabawa w polu karnym na 6-1. Kapitalny występ. No dziękuję bardzo. Cieszą bramki, ale przede wszystkim cieszą trzy punkty na trudnym terenie. No i na pewno cieszy wysoki wynik. Nie spodziewaliśmy się na pewno tak wysokiej wygranej. 6-1, aczkolwiek nie był to łatwy mecz. Chojniczanka w drugiej połowie postawiła trudne warunki, ale przetrwaliśmy, dołożyliśmy kolejne na fejna i wygrać. Odblokowałeś się dzisiaj, czy te dwa gole w ostatnim meczu rezerw miały może jakiś wpływ na ten dzisiejsze odblokowanie się i dobry występ dzisiaj? Myślę, że tak. No, każda niemoc musi być kiedyś pokonana. Mi się udało to zrobić w czwartoligowych rezerwach. Dzisiaj dostałem szansę trenera od początku. Trzy bramki, także do przodu. No tak, dzisiaj to były derby, bardzo ważny mecz, kibice śpiewali na trybunach, derby są nasze, czy jakoś specjalnie mobilizowaliście się dzisiaj na ten mecz? Nie, mecz jak każdy. Gratulacje. Mecz jak każdy, aczkolwiek no, gdzieś tam na pewno derby to dodatkowy smaczek, aczkolwiek do każdego meczu podchodzimy tak samo skoncentrowani. Czy nie obawialiście się może czasem przy wyniku 2-1, czy nie stracicie gola na 2-2, bo wtedy Koniczanka bardzo zaatakowała i było blisko nawet straty gola wyrównującego? No tak, tak jak mówiłem, w drugiej połowie Koniczanka bardzo przycisnęła, bodajże jedna poprzeczka, gdzieś tam parę tych sytuacji, ale wytrwaliśmy i chwała chłopakom za ten mecz. A dzisiaj bardzo wielu kibiców z Bytona przyjechało. Czy pomagał wam ich doping na boisku? No zdecydowanie. Zawsze fajnie jak jest doping, jak nasi kibice przyjeżdżają, dopingują, także na pewno nam to pomogło. Dzięki.